Widzowie, widzowie, wielkimi krokami zbliżamy się do 200 tysięcy subskrypcji. Tu wyciąga naszą, prawda, co odcinkową tablicę. Jakby zaktualizowałem kanał Szczypson plus 58 tysięcy dzisiaj wbite. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to. 61 tysięcy na kanale Filip Szczypka i na kanale, prawda, naszym tutaj głównym 195 tysięcy zostało zaktualizowane, widzowie. Jesteście niesamowici. Dzisiaj będzie tu już 196 tysięcy, ale sprawmy. Wiecie co, zróbmy tak, do końca tygodnia 200 tysięcy. Myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Mamy dzisiaj jaki dzień? Dzisiaj jest, uwaga, dzisiaj jest środa, jeszcze jest czwartek, piątek, sobota, niedziela. 4 dni na wbicie 5 tysięcy subskrypcji. Przy przyrostach, które mamy teraz jakieś 1,5 tysiąca dziennie, no to na luzie powinniśmy dać radę. No ale wiecie, i tak jest wyzwanie dla was, więc dajcie czadu i po prostu, a wbijmy to. Jutro tutaj zmieniamy na 200 tysięcy, 5 koła w jeden dzień. Jak to zrobicie, jesteście totalnymi szefami, kozakami. A ja oczywiście zawitam was tutaj, prawda, na Palionowie. Jestem oczywiście w domku Dave'a, ponieważ zamieszkałem tutaj razem z nim na poprzednim odcinku, prawda. I mamy tutaj, prawda, piękny widok, piękny na laboratorium. Tam niestety troszkę zasłania mi ten mój domek, ale ja kiedyś ten dom odzyskam. Obiecuję, że kiedyś ten dom odzyskam. Będzie mój i wykurzę sam na tego Yetiego. No ale póki co musimy zaakceptować takie. Znaczy te warunki są super ogólnie, nie? Ale mamy gorsze warunki w tamtej jaskini, która, uwaga, uwaga, dalej tam jest. I pisaliście mi w komentarzu, że ja tam zostawiłem skrzynkę z moimi cennymi rzeczami. I to prawda, to prawda. Więc ja w tym momencie sobie tam szybko myk, myk, czmychnę, zabiorę te rzeczy. No bo jednak fajnie by było je mieć ze sobą w tamtej w sumie miejscówce, a nie żeby... Nie. Widzicie to? Tam jest wykopane. Nie, 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 proszę. Mam nadzieję, że nikt mi nie zabrał stamtąd nic. Czekajcie, czekajcie. Nie, o nie, o nie. Ja tu miałem najcenniejsze rzeczy moje. Nie, to się nie dzieje naprawdę. Ja miałem tam, klatę miałem. Miałem tam złote jabłka jakieś. Ja miałem prawie 300 diamentów tam przecież. Nie, to się nie dzieje, to się nie dzieje naprawdę. Co jest grane? Nie no, okradli mnie, tu tego nie ma. Nie, dobra, ale to też swoją drogą zabiorę sobie w takim razie. Zbieramy stąd wszystko i tą skrzynkę też bym zabrał chętnie. Mimo tego, że została skradziona, prawda? Ale no, kurczę, tak nie może być. Dlaczego zostałem okradziony? Kto mnie okradł? Kto jest na serwerze? Bzyku jest na serwerze, idę po niego. Idę po niego i w tym momencie dojeżdżam go za to, że mi okradł. Na bank to on zrobił. Przecież to było wczoraj, wczoraj tam jeszcze to wszystko było. To jest niemożliwe, że to mi tak szybko znikło. Kto to mógł mnie tak okraść? Dobra, idę do Bzyka. Jak ja mu zaraz wygarnę to, co na banku to zabrał. Bo Bzyku to jest taki, on jest taki właśnie wariacik. Co on tu przyjdzie, znajdzie i co znajdzie, to jest jego. On się kieruje zasadą znalezione, nie kradzione. Więc ja mu zaraz powiem, czekajcie, czy jest u siebie na chacie? Ja tam gdzieś widziałem jakiś nick na początku odcinka. O jest, patrzcie, halo, Bzyku! Halo, oddawaj, ja nie mogę, Szczypson! Oddawaj mi itemy. Jakie przedmioty? O czym ty mówisz, ty? Oddawaj mi itemy. Wiem, że mnie okradłeś. Nie, nie, ja, co? Przedmioty twoje? Ale ja nie wziąłem żadnych twoich przedmiotów, no serio. Ta? Nie widziałeś żadnej klaty diamentowej, jakichś złotych jabłek i tak dalej? Mi się wydaje, że mnie okradłeś. Ja mam swoją. Ja sobie tu zaraz przejrzę. Czekaj, co ty robisz? Czemu ty mi szukasz w rzeczach moich prywatnych? Bank, ty, zostaw mnie. Nie no, na bank mnie okradłeś, no. O, widzę, że są 26 diamentów. Ja miałem 300 takich diamentów. 300 takich diamentów miałem. To nie są twoje. Dobra, ja już widzę. Tu, jak ja zobaczę, że tu są gdzieś jeszcze 2 taki diamentów, to znaczy, nie, że mnie okradłeś. Nie, tu nie ma, tu jest pusty magazyn, tu jest pusty magazyn, tu nie ma. Ta, już na pewno niczego, gdzieś tak naprawdę. Schowałeś, na pewno gdzieś coś schowałeś. Nie schowałem, no. Na trzcinę. No to, ale to gdzie by, kto przyrzekam. By mi to ukradł? Kto by mi okradł? Czekaj, czekaj. Wiesz co, ja myślę, a gdzie ta była ta twoja skrzynka? Znaczy, o ile możesz, no dobra, mówić. No chodź, ona, no pokażę ci, ale... Ona gdzieś zabezpieczona, bo... No była, ona nie była do znalezienia właśnie. Przed chwilą tam byłem i widzę, że mnie ktoś okradł. Patrzę, tylko ty jesteś na serwerze, no to sprawa prosta, na bank ty to zarobiłeś. Nie, 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 to nie byłem ja, serio ci mówię. Szczypson, ja wiem, że ja wyglądam podejrzanie, no. Ale to nie byłem ja, no Szczypson, ja cię tutaj nie okradłem. Marek, nie okradę cię, nie, nie. Marek, gdybym był... Co tam? Gdybym był malarzem i kazałby ktoś mi namalować złodzieja, to bym właśnie twoją podobiznę namalował. Nie, naprawdę, to nie mogę, nie, Szczypson. To dobra, jest straszne, tu, to jest naprawdę. Tutaj. Patrz, ty bardziej, że wiesz dlaczego myślę, że to ty, bo ja tutaj się dowiedziałem, no. Że to twoje jest. Prawda, tutaj. Pokaż, pokaż. To jest twoje. To? No. Ale to, no, wiesz, właśnie. Co to robi? Ja wiem, to jest do łowienia ryb. Nieskończona ilość ryb do łowienia. Ale dlatego to jest, wiesz, twoje i tutaj miałem bazę zrobioną. Ja myślałem, że tu mogę czuć się bezpiecznie, skoro to twoje, a tutaj się okazuje, że jednak zostałem perfidnie Ty, chodź tutaj, co ty robisz tam? Chodź, tutaj była ta baza, tutaj, patrz, jak sobie tu wlecisz, myk, myk. O kurczę, prawie się wywaliłem. Dobra, tu.
Lecisz do mnie? No, o, lecisz. Zapraszam, no. Zapraszam tu. O, tutaj, jestem. Tu, ja ci nawet zaprezentuję, gdzie ta skrzynka dokładnie była. Aż ją postawię tu znowu. Tutaj była skrzyneczka. Mhm. Tutaj tamta z tyłu. Tu wykopany klocek. Wow. Skradzione wszystko. Okay. Zero. Nie, o, widzisz? I, o, aha, a skąd wiedziałeś, że od dołu można tam wpłynąć? No skąd? Nie wiem, no. Dobra, no, zobaczyć, dobra, Marek, oddawaj mi moje itemy, Nie, to nie był. No, no przysięgam oddawaj ci na mi moje itemy. Na moje, patrz, bo ja. Moje... Patrz, ty tu na pewno wpłynąłeś. Tu sobie płynąłeś wodą, no widać tą skrzynkę od dołu, no nie wierzę w to, że ty tego nie zabrałeś. Ja ci powiem szczerze, dobra Szybson, powiem ci wszystko, ja wiedziałem, że tutaj miałeś taką bazę, bo, nie był... Czyli tak, wiedziałem, wiedziałeś, że jest tutaj baza, ale... widziałeś skrzynkę, bo od razu wiedziałeś, że tu się od dołu da wpłynąć, dobra, nie. Gdzie są moje itemy? Nie, Szybson, to nie było dobra, tak, dobra, to nie było ja tak. Idę, sam sobie znajdę. Nie, co to ma być? Ja ci dam, dobra, a mi się fajerwerka zaraz skończy, ja mam dwie fajerwerki tylko. Nie będziesz mnie okradał tutaj, nie będziesz mnie okradał w biały dzień. Nie. Szukam tu jakichś ukrytych skrzynek u ciebie. Ja biorę, to 26 diamentów, już tutaj było, jest moje na pewno. To nie byłem ja! No to kto niby mnie okradł? Tylko ty wiedziałeś o tej bazie. No, niby tak, ale wiesz co ci powiem, jest chyba pewna osoba, która cię nie lubi, Szybson, tak mi się wydaje. Kto? I no może być to ten winowajca, to może być właśnie sprawca. Ale no, ja wiem, no, chodzi ci o Yetiego na pewno. No właśnie, no. Ale Yeti nie wiedział o tej bazie, rozumiesz? On myśli, no, on nie mnie, wiedział. On, kurczę, rozumiesz, że ona mnie poluje. No tak, no właśnie, on wiem. On i dziewczyny właśnie, polują na mnie i próbują mnie złapać. Ja wiem, dlatego ja wiem. Ja jak one są na serwerze, ja zawsze muszę pić potę na niewidzialność, żeby łazić z potą na niewidzialność. Naprawdę, ja nie mogę, to jest powalone, słuchaj, to... Dobra, dobra, weź co, wskażesz mi, gdzie są moje rzeczy, po prostu? No nie ma, będzie, to jest pusty, ten no, ja wiem, że tutaj też są. Jest pusty. Nie, ja tutaj, Marek, ja ci Marek, mówię, że ja nie ukradłem żadnego. Która z tych beczek skrywa moje narzędzia? Ja je zaraz znajdę. Obiecuję dobra, ci, że... Dobra, proszę bardzo, szukamy, dobra, nie, ja ale, nie mogę, szukamy. Ale która z tych beczek obiecuję skrywa ci, twoje że jeżeli, no... Dobra, nie, kop, dawaj, no. dawaj. O, są moje diamenciki, masakra, 3 diamenciki moje, o, nie, dobra, 26, 26. 26, no. O, i kolejne. Ale, oho. No nie, ale to są moje diamenty, zostaw je. Co, gdzie tam jeszcze, Zostaw moje diamenty, już nie ma nic. No dobra, to gdzie są jeszcze jakieś, o, tu na dole są jeszcze te. Ale ty nie rozumiesz, beczki. Ale ty nie rozumiesz, dobra, Szczepson, ty nie rozumiesz tego, że to były moje diamenty i moje przedmioty, no. A nie. O, kolejne diamenty, no. Dobra, ładnie, nie, ale... No ładnie. Rozwaliłeś się po większej ilości skrzynek tak, żebym ich nie mógł znaleźć, tak? Rozumiem. I kolejne, tak. Patrz, jaki nie, jesteś. Jakim ty jesteś złodziejem, co? Nie, no nie, znowu? Dobra, ale nie. Kto mi to dał? Nie, dobra, ale to... Dobra, nie, Mareczek, oddawaj mi te itemy. Oddawaj mi te diaksy. Zostaw mnie, nie. Okradłeś mnie, perfidnie mnie okradłeś. A skąd wiesz, że to jest twój diament? Czy on jest podpisany? Nie jest podpisany. No. Dobra, wiesz co, nie masz co? Argumentów, okay. Nie masz argumentów. Nie mam, tu są twoje beczki, ja oddaję ci to, co jest twoje. A ty, ja czy mi oddasz to, co jest moje? A diamenty, które były tutaj w tym. Słuchaj, czy był jakiś przedmiot, który nie jest diamentem, bo wiesz, diamenty ciężko podrobić, ale na przykład, bo ty powiedziałeś, że jest jakiś tak, napierśnik, klata, prawda? Napierśnik, tak, no. No, napierśnik. I złote jabłka, no to... gdzie są złote jabłka? Wskaż mi jeszcze, no idę zobaczyć sobie. No właśnie, sobie na dół, no parę złotych jabłek mam w skrzynce tej głównej, jak się nie mylę. To tutaj chyba miałem 8. A, czyli masz jakieś, okej. Ale to były moje. Jej, tak, oczywiście, że twoje. Dobra, oczywiście. Już zabrałem, już ich a, ich no dobra, aha, okej, dobrze, nie, bo byś mi zabrał, tak, jakbyś mi zabrał diamenty. No Szybson, musisz się uspokoić, to nie byłem ja. Ja myślę, ja jestem przekonany i mówię ci tak szczerze, że ten Yeti, no tak, nie za bardzo ciebie lubi. Ale on nie wiedział mi o tej bazie, a ty wiedziałeś, nawet wiedziałeś, jak wpłynąć na dół pod tą skrzynkę. No dobra, ale to, wiesz, to nie oznacza, że, ale po pierwsze, no, o, gdzie ty, co tutaj chowałeś, No tutaj to był mój, ten gabinecik dyrektora. Możemy porozmawiać co ta płytka, w cztery oczy. Co ta płytka aktywuje? Wiesz co, nic, ona jest tylko dekoracyjna, o, to jest taka zmyłka. Wiesz co, ja ci nie wierzę, tu się coś gdzieś kryje. Nie, szczerze mówię, za obrazem, nic nie kryje. Za obrazem, jakiś... zobacz to za obrazem, nie ma nic za obrazem niestety, zniszcz go nawet. Możesz go rozwalić, pa, nie ma nic za obrazem niestety. Marek, to jest niemożliwe. To, dobra, oddasz mi moje diamenty, bo mi ukradłeś, 26 masz ich. 26, dobra, ale to są, nie, szczerze, ty mi powinieneś oddać diamenty, bo to, ja przypominam, że z tych beczuszek powypadały te diamenty. To nie byłem ja, ci powiem szczerze, ja też, to, dobra, całkiem szczerze ci mówię, że to też nie były moje diamenty, ale wątpię, żeby to było
były twoje diamenty. Ja, wiesz co podejrzewam? No, ale ja zostałem okradziony, diamenty były u ciebie i teraz mi wmawiasz, że to nie były ani moje, ani twoje? Coś mi się wydaje, Szybson, coś mi się wydaje, tylko tak troszeczkę, nie? Tak, takie mam lekkie podejrzenia, że ktoś próbuje nas skłócić. Dobra, wiesz co, masz. Czuj, bądź dalej złodziejem, bądź dalej złodziejem. Ale, no Szybson, ale o czym ty mówisz? No, jak to? Nie, ktoś chce nas skłócić. Ja ci nie zabrałem żadnych diamentów, no to jest niemożliwe. Na pewno, patrz, była ta twoja klata albo złote jabłka tutaj, nie było. No nie, właśnie jeszcze nie wiem, gdzie to schowałeś, ale gdzieś na pewno. Musisz, no nie schowałem, ale na pewno, uwierz mi, że jakby była ta klata u mnie, no to dobra, to bym powiedział, okej, może wziąłem. A to też wydaje mi się, że ktoś mi podłożył te diamenty, serio, bo ja, Szybson, no co jak co, ale jaki ja bym miał powód w ukradnięciu tobie diamentów i wszystkiego? Dobra, no, Marek, powiem ci coś, dasz mi te 26 diamentów teraz? A przed chwilą mi je oddałeś, to co? Daj w końcu dwubiegu dawać. Nie, daj mi je, bo muszę ci pokazać po prostu pewną rzecz. Chodź, musimy pójść na górę. Pójdźmy na górę, dobrze, pójdźmy na górę. Zobaczmy, co tutaj mi chcesz. Ja chcę to wiedzieć, nie? Co ty weź, mi tutaj pokażesz. Weź te beczki tutaj z powrotem. Dobra. I teraz tak, widzisz te beczki? No. Ja tak naprawdę mam przy sobie tylko te 26 diamentów, które ty mi dałeś, bo po prostu wkładałem je tam, jak je rozwalałeś i jak rozwalałeś, to ci wmawiałem, że wypadły kolejne. I naprawdę? Nie zrobiłeś i tak naprawdę tego. Tam nie było tych diamentów, więc ja nie mam więcej. Wiem, że to nie ty ukradłeś, no bo gdybyś to ty ukradł, to byłoby ich tutaj więcej, ale faktycznie nie ma ich. Więc to był taki żarcik troszkę z mojej strony. Ej, ale szczerze, ale to był dobry żart, ale to takie teraz, co? Jak ty to zrobiłeś? Ale to było mądre, ty. Faktycznie, ty otwierałeś, bo ja tak. Nie wiedziałem. Już później Myślałem, nie mogłem, pod koniec, bo tutaj jak dałem, to zabrałeś się szybciej ode mnie. Już nie miałem co wkładać. Ale powiem ci szczerze, to było tak dobrze zrobione, bo ty się tak wkładałeś, to ja myślałem, że ty szukasz normalnie, czy ja ci nie zabrałem diamentów, a ty je wsadzałeś. Te diamenty w ogóle. Wiem, że mnie nie okradłeś, rozumiem to, no, bo byłoby tu więcej tych diamentów, też nie było nic innego, wow. Więc to na pewno są twoje. Dobra, wiesz co, ja w takim razie będę leciał, idę i wiesz co, robię ryzykowną misję. Pójdę do tego zaśnieżonego domku mojego, gdzie Yeti zrobię sobie bazę, bo tam jest pewien skarbiec i coś czuję, że tam mogą być moje rzeczy. Więc ja po prostu tam się przejdę, wiesz? Ja myślę, że jeżeli ktoś... A ty tu posprzątaj i lepiej poukrywaj swoje diamenty. Bo ktoś tu grasuje i ewidentnie kradnie. Na pewno to zrobię, Szczypson, ale wydaje mi się właśnie, że jeżeli szukasz swoich przedmiotów, no to największą szansę masz chyba właśnie w znalezieniu, no tam przy Yetiem, tam w jego tak nowym zrobię, domu. Tak zrobię, a ty, no dobry jesteś kumpel, jednak nie kradniesz. Więc, no widzisz, mówiłem ci, ja to wiesz. Jestem uczciwy, a nie no. Tutaj od razu kradniesz, od razu złodziej. Uczciwy ja to może jestem. Za dużo powiedziane, ale no. Dobra, bo dobra, Mareczek, ja lecę w takim razie tam. Trzymaj się ciepło i zabezpiecz swoje diamenty. Cześć, elo, cześć, pozdro. Dobra, widzowie, lecimy do tamtego domku, idę go przeszukać, bo coś czuję, że tam może się kryć wszystko, co należy do mnie. Więc idziemy zobaczyć tam, skorzystamy z tego, że Yetiego nie ma na serwerze akurat. I myk, tu, a przeskocz. O nie, tam jest Yeti. Ej, to on jednak jest na serwerze. Dobra, czekajcie, to nie. Trzeba inną taktykę opracować. Szybko, fajerwerki. Lecę tutaj do domku, Dave'a, muszę zabrać sobie potę na niewidzialność, bo nawet nie zauważyłem, kiedy on wszedł na serwer. Dobra, czekajcie, odłożę tutaj te wszystkie rzeczy, akurat jak też jestem. Odkładamy myk. I tu odłóżmy to. A nie, to może nam się przydać jeszcze, to zabierzmy to. Ściągnijmy wszystkie rzeczy z siebie i tutaj mamy potę na niewidzialność. Halo. O, jest. Dobra, nie chciałem się kłaść do wyra. Dobra, pijemy potę, odkładamy tutaj to. Jesteśmy niewidzialni, możemy w tym momencie tam lecieć. Ja szybko sobie tak zlecę tam, żeby być tutaj szybciej. I już ściągam tą elytrę i zobaczymy, czy tam przypadkiem nie kryją się moje rzeczy, bo ja coś czuję, że tam będzie... O nie, rozwaliłem pole trochę. Dobra, nieważne, trudno. Dobra, jestem przy tym... Dobra, on tą łazi. O nie. Dobra, czekajcie. Musiałem się upewnić, że mnie nie widać na F5. Dobra, on wchodzi do środka. Ja wiem, gdzie jest ten skarbiec, więc dla mnie jest sprawa prosta. Chcę tam po prostu wejść, zobaczyć, co jest w skarbcu i tyle. Tylko, że on tam łazi. Wiecie co, ja wejdę sobie tutaj bokiem, tak jak wchodziłem wcześniej, bo to jest po prostu łatwiejsze wejście. Nie muszę otwierać żadnych drzwi poza tą furtką, która i tak się zamknęła. Dobra, jesteśmy w środku. Nie wiem, gdzie jest ten Yeti, nie widzę go. Totalnie. Czekajcie. Nie ma go w skarbcu, nie widzę niku nigdzie. A jest za mną, o kurczę, dobra, on tutaj gdzieś przełazi. Oj, dobra, je coś. Dobra, musimy poczekać, aż on się oddali od tego skarbca, bo nie chciałbym tutaj wchodzić razem z nim tam na dół. O nie, on tam akurat wchodzi teraz. Nie. No dobra, wejdę tam też teraz, ale... O! Dobra, on tak jakby chciał wejść, ale wyszedł. Dobra, schodzimy na dół. Jest to jakaś skrzynka. Czekajcie. Teraz tak, gdzie on idzie? Dobra, poszedł sobie gdzieś, zobacz.
Są moje rzeczy, dobra, bierzemy to. Albo może lepiej nie, czekajcie, jeszcze zanim to wezmę, ja poczekam, niech ten Yeti sobie stąd jakoś pójdzie, musimy go jakoś stąd odciągnąć, O nie, tu blokuję go, o nie, żeby się nie zorientował, że ktoś tu jest, dobra. Zszedł na dół, widzicie, dobrze tego nie zabrałem, bo on by wiedział, że ktoś tam mu zabrał, musimy go jakoś odciągnąć stąd. Czekajcie, będziemy w niego rzucać śnieżkami może, taki plan. Zróbmy tak, czekajcie, strolujmy go drzwiami, o, żeby usłyszał. Dobra, o, jest trollowany. Słyszał drzwi, że się otwierają, czyli wie, że ktoś tutaj jest, ale nie wie kto. Czekaj, o, widzicie, już z mieczem lata. Musimy zrobić tak, uwaga, rzucamy w niego śnieżkami. Myk. Dobra, rzuciłem kilka śnieżek. Dobra, on coś podejrzewa, rzucam znowu śnieżkami. Okej, odciągnięty. Dobra, i teraz tak, musimy go jeszcze bardziej odciągnąć. Tam są śnieżki, tam idź. Okej. Dobra, pobiegł se, dobra, mamy teraz czas trochę. Okej, on szuka kogoś na niewidzialności. Ale ja w tym momencie robię to, o co chodziło od samego początku. Idę zabrać te itemy moje. Nie będzie mnie tutaj okradał ten Yeti zabrzydły. Dobra, bierzemy to, co moje. Już jesteśmy bogaci, muszę to gdzieś skryć. Tylko, kurczę, nie wiem, gdzie to skryć, widzowie. Tak, żeby to było bezpieczne. Gdzie ja mam jakąś taką, jakby to powiedzieć, gdzie jest taka moja, jakby, moja jakiś schowek taki, którego on nie będzie mógł znaleźć. Czy ja mam taki schowek w ogóle? Ja nie mam takiego miejsca, w którym ja bym mógł coś schować. Ej, kurczę, nie wiem, gdzie to mam zrobić. Dobra, wiecie co, na razie zabiorę to do domku Dave'a, ale będę musiał w następnym odcinku znaleźć jakieś miejsce na to, żeby schować moje najcenniejsze rzeczy, bo wiecie, w domku Dave'a to też nie może być, bo tam, no to jest domek Dave'a, więc nie będę tam robić żadnych ukrytych skrzynek. Muszę to gdzieś schować, ale jeszcze nie wiem gdzie. Ale gdzieś obiecuję widzowie, że schowam to wszystko i będzie to bezpieczniejsze na pewno. Tylko no póki co muszę zaakceptować to, że musimy to mieć tutaj. Mam nadzieję, że nikt mi nie okradnie w tym czasie. Wchodzimy po tych super schodach Dave'a. Dobra, idziemy na górę do tego mojego pokoiku. Tutaj mam jedną taką skrytą skrzynkę, do której na dany moment to schowam, ale będę musiał zrobić jakieś miejsce na to, żeby to ukryć lepiej. Więc jeżeli macie jakiś pomysł, gdzie mógłbym ukryć te moje najcenniejsze rzeczy, no to dajcie koniecznie znać w komentarzu, a ja oczywiście poczytam sobie i może znajdziemy jakieś miejsce. Nie wiem, wiecie, znacie już palioną dosyć dobrze, więc po prostu powiedzcie mi, gdzie bym mógł to schować, tak żeby to było najbardziej bezpieczne. Nie wiem, myślę trochę o tym toście, że tam można było to schować. Myślałem też nad posągiem, w sumie tam ten posąg wysoki, można by było gdzieś schować tam do tego, ale czekajcie, gdzie by jeszcze, czy jest tu gdzieś jakieś miejsce? Kurczę, wiecie co, nie, tam Yeti lata, widzę go, gdzie lata, widzicie go tam? Nie, dobra, ja na razie się nie ruszam stąd. Ja muszę na niewidzialności niestety być ciągle, nie będę pił kolejnej poty, więc ja po prostu posiedzę sobie tutaj w domku Dave'a, póki on tam jest gdzieś. Ale tu, czekajcie, widzicie to miejsce? Patrzcie, ej, a jakby tutaj zrobić... Czekajcie, mam chyba fajny pomysł. Zróbmy więcej patyków, okej, mamy patyki. Zróbmy drabinę, okej. Zróbmy tak. Drabina tu do góry. Okej, i co my tu, czy jesteśmy, a nie, tutaj będzie dach, okej. No to tutaj tak średnio, żeby tutaj cokolwiek robić. Dobra, to jednak nie, jednak tam nic nie zrobimy takiego, ale jakieś miejsce znajdziemy na pewno. Dajcie znać po prostu w komentarzu, w którym miejscu powinienem waszym zdaniem zrobić taką skrzynkę na moje drogocenne itemy. A ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Pozdrawiam, cześć, pa.